Przepraszam, pozwolę się wtrącić, ale nie uważasz, że być może część z tych rzeczy należałoby traktować poniekąd symbolicznie? Tak jak przenoszenie góry. No może to nie chodziło o takie prace, prawda, ziemne, tylko raczej o to, że można dokonać wielkich rzeczy. To jest bardzo dobre pytanie. Otóż stoimy przed wyborem tak naprawdę dwóch opcji. Albo słowa jakiegokolwiek tekstu, na przykład słowa Ewangelii, znaczą dokładnie to, co znaczą. Czyli na przykład, jeżeli Jezus mówi, ziarnko gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion, albo mówi, jeżeli będziecie mieli tego rodzaju wiarę, nic nie będzie dla was niemożliwego, to te słowa znaczą to, co znaczą, albo znaczą zupełnie cokolwiek. Ponieważ jeżeli się zaczniemy zastanawiać, jaki jest ukryty sens tych słów, inny niż sens dosłowny, to bez żadnego zaskoczenia otrzymujemy efekt, który widzimy w świecie, który nas otacza. Całej plejady różnych zwalczających się ze sobą interpretacji, co tak naprawdę ten ukryty sens stanowiło. To jest droga donikąd, mi się wydaje, no bo albo staramy się odczytać, usłyszeć z tekstu to, co z tekstu chciał przekazać autor, a jeżeli zakładamy, że wiemy lepiej, co autor chciał przekazać i szukamy sensu, który jest ukryty w jakiś sposób w tym tekście, to każdy może się doszukać w tym tekście dokładnie tego, co chce.